Już dziś zamów nową płytę Kamerzysty na kamerzysta.store bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzysta i w dzisiejszym odcinku wszyscy zasłużyli sobie na karę. Ostatnio zachowywali się naprawdę skandalicznie, więc pora wymierzyć im karę, więc w dzisiejszym odcinku będziemy wszystkich oblewać przez cały dzień wodą. Zaczynając od zaraz, wczoraj była tak zwana impreza, taka wiecie, troszeczkę mocniejsza imprezka. W każdym razie wszyscy jeszcze śpią. Mówię trochę głośno, mogę się obudzić, Karinka, nie? No musi być ciszej, ktoś wielki tak nic nie obudzi. No wielki nic nie obudzi. Wielki napieprzają alarmy, nic. I to jest taki huk jest, że jak ja schodzę do studia, to już słyszę jak jestem w salonie, że napieprza ono zabita. Także dzisiaj postaramy się ich obudzić wodą i oczywiście przez cały dzień będą oblewani wodą. Tak, będziemy się nad nimi znęcać, po prostu przez cały dzień będziemy ich oblewać wodą za to, co odwalali ostatnio. Ostatnio zachowywali się po prostu nieodpowiednio. Ale jeżeli ty jesteś nowy na kanale, tak dokładnie do ciebie mówię, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, kliknij tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału już niedługo będzie grubo, także no nie mogę wam za dużo zdradzać, ale w każdym razie już niedługo będzie grubo. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie, bo mam przygotowane dla was coś naprawdę niesamowitego, także no musicie być z nami w najbliższych dniach, bo no będzie rozpieprz. No cóż, ale w każdym razie przejdźmy do dzisiejszego odcinka i poznajmy się z nimi. No co, Karinka, oni jeszcze śpią, nie? Daj kamerkę na chwilę. Ty, patrz, krewetka, jakie symbole masz żółte, co? Od bajek. Dawaj, Karina, ten, szklanki, zacznijmy od szklanek, dawaj szklanki. Ten wygląda, jakby pozował. Do kalendarza Playboya? Nie, raczej do gazetki dla niedorozwoju. Dawaj. To się naleje, patrz na to. Co się dzieje? Co ty robisz? Nic, nic. Jesteś. On się przepuścił. Dobierz. Dawaj więcej. Ty to widzisz? On się nie obudził. Czekaj. Czemu się zesikałeś? Stary, zeszczałeś się. Stary, pilnuj moczu, naprawdę. Posprzątaj to teraz, a nie. Co, szoferku? Trzeba było tak melanżować? Daj mi wody lepiej, żeby się napić, bo... Suszy. Masz. Oblałeś mnie, nie? Nie, posikałeś się. Stawać, powoli, no. Stawaj. Co tam? Ale tu wąchał. Oni chyba obrażeni są na nas. Dlatego wychodzą. No. Może zrozumieli swój błąd, że nie powinni się tak zachowywać, nie powinni chlać na umór. Teraz im głupio i wstyd i dlatego wyszli. Nie no, poszli do sklepu. Dobra, to kto nam został? Wielka Jaszczur i Hubert Bęska. To najpierw Wielka Jaszczur. Światło. Ona mu wącha pierdy. Jak on pierdzi, to ona od razu i na twarz, a ty Zunia patrzy. Co wy robicie? Budzimy. Dlaczego jestem mokra? No i my nie wiemy, nie chcemy wiedzieć. Dobra, wstawać, wake up. Dlaczego jesteś mokra, no? Powiedz sobie. Jaszczurka jest obok, a co ty idziesz dalej spać? Na te dziki to chyba trzeba zwiększyć kaliber, oni to chyba się nie obudzą nigdy. W sensie, ja tam będę z nimi ostro walić. Jak to nie pomoże, to walimy wiadro, Karina. No jasne, że Na wiolkę to chyba będzie potrzebna ta cała cysterna, żeby ona się obudziła. Co się dzieje, Jaszczur? Co się dzieje? Dawaj ją, a nie mnie. No to... Wielka, pokaż. Bez makijażu śpisz? Pokaż. Dlaczego ty to nagrywasz? Dobra, słuchaj z tej kontry. No co, melanż mieliście, to wstawać, no pobudka! Jest dwunasta godzina, Wiolka, no tak mi nic nie zrobisz, nie martw się. Wstawaj, Wioleczka, wstawaj. Idź. A jak się w ogóle spało, Jaszczurka? Nie pamiętam, bo spałem. Ale w sensie, jak się z nią spało? Jak się z nią śpi? Wypoczęty jesteś czy nie? Co ona przyłaza? Ja się tam zasnąłem cały. A, to jest głupoty. No takie dla Jaszczur trochę dziwne tłumaczenie. No nie widzisz, że nawet w ciuchach zasnąłem, bo oglądałem film na kompie. Co? Niedorozwinięty jak... Niedorozwinięty jakiś jesteś, co ty robisz? On jest jakiś chory, co? Głowa cię boli? Niedorozwinięty czy co? Ty jesteś niewyżyty chyba jakiś. A na co ci chodzi? Niewyżyty jesteś? Porany prysznic. Nie masz się na co spuszczać? Ale przecież nie myjesz się. Nie masz się na co spuszczać? Ale nie myjesz się. Cały mokry jestem. Nie myjesz się. Ale ja już się myłem, no. Ale idiota. Czy kolejna szklanka? No wiesz, Karinka, no teoretycznie to ja oblewam. No ale to ja miałam ci pomagać, no spokaj. Oho, nie! Ale ciekawe, kto to
to będzie strzopa. No, wstawaj. Kto chce być oblany? No pewnie nie ja. Jesteś bezczelny. Co ci się nic nie wyszedł? Ale chodź! A taki chodź! Chodź! No chodź, chodź! Musimy na sam dla mnie. Kto chce? Patrz co zrobiłeś, ścianą. Czemu wszystko na kalinę? Trzeba się odegrać na nie. No dobra, tego się nie spodziewałem, że oni będą próbować mnie oblewać. Sorry, dredziarz, no sorry, no. Ale nie wyżyty, jakiś potrzebujesz, masz jakieś potrzeby, ewidentnie masz jakieś potrzeby. No miałem, musiałem was obudzić jakoś. Słuchaj, oblać cię czy nie? No przecież już oblali mnie, no to co to za różnica? No w sumie już, chyba że do basenu chcesz wlecieć. Ja mam kamerę, dredziarz, pamiętaj. No wiem. Ale co, że masz kamerę, to możesz nas oblewać, ile chcesz? Nie, no już przestaję. To znaczy, że my nie możemy go oblać. A ja później na mopie, jak Wiolka przejechać. Ty to powinieneś być. Spokojnie. Spokojnie. Mam od tego ludzi. Będę chodził po mokrym jakiś debil. Ty to już w życiu tego nie potrząsam. Wyschłoby. Wszyscy cię weźmiemy. Uuu. Do basenu. Na kamerę mam. Basenie, mam kamerę. Chyba, byłem, byłeś? Spokojnie. Nie no, raz to chyba to będzie drugi raz. Ale ty wiesz, że nas jest więcej, nie? Ale tego nie będzie na filmie. Jaki to jest sens? Jak widzowie zabierzemy kamerę i nagramy. Zabierzemy kamerę i nagramy. Także uważaj. Także uważaj. Że cię przekopiemy, kurde. Dajcie spokój, nawet nie jest tak mokro, jakby mogło się wydawać, że jest. Wiolka ma bardziej mokre na twój widok, jak tu jest mokre. Dobra, problem jest taki, że muszę troszeczkę przestać, bo no wrzucę mnie do basenu albo inaczej to po prostu rozwiążą, że będą mnie oblewać. Wyrwą mi kamerę i po prostu no słyszeliście sami. Także będę musiał na chwilę uspokoić atmosferę, żeby znowu zaatakować. Także za chwilę wracamy, ale niech się uspokoją. Odejdź ode mnie, no nie zbliżaj się. Nie, bądź zła, no wiesz, każdy musiał być oblany. No bo myślałam, że jak razem to wymyśliliśmy, to ja nie będę. Ale oczywiście tobie nie można ufać w żadnej kwestii. Nie no, można mi ufać, tylko nie po można. Prostu stwierdziłem, nie. Że każdy musi być oblany. Uh-huh. Wiesz, kto siedzi? Akurat telefon do niego. Kogo tym razem? Ja nie dorzucę tam. Gdzie on jest? Serdecznie. Na dole jest. Ty pajacu zasrany, no! Pajacujesz! Chciałeś co zrobił? Dobra, daj spokój, to tylko woda. Nie, dobra, daj spokój, dredziarz, to tylko woda. Już przeschnąłem i teraz znowu mokry jestem. To tylko woda, daj spokój. Daj spokój. Co daj spokój? To tylko woda, no gorące dzisiaj. Ale masz szczęście, że tak słońce napieprza, że aż nie czuję tej wody, nie? Bo jest tak gorąco, że ta woda to dla mnie jakbyś mnie nie oblał nawet. Więc masz farta. Ja się bardziej wkurzę. Zaraz do basenu. Kto? Dredziarz? Nie, wątpię. Teraz z drugiej strony tam fajkę palą. No tak to być, jak jesteśmy chyba razem, to chyba jesteśmy ja i on, a nie ja, on i inne dziewczyny. No, ale on lubi inne dziewczyny, nie rozumiem? No to... Daj się też oblać. Daj zabrać? Co ty robisz? Ty jesteś tam nie ty jakiś? Dopiero co papierosa odpaliłem, całego papierosa mi zmarnowałeś. Chodź go oblać, jedź i mordy, chodź go oblać. Zabiję cię, przysięgam, dopiero się pomalowałam, dopiero się ogarnęłam, a ty mnie oblewasz wodą! Dobra, muszę szybko stąd wychodzić, nie? Bo mnie oleją. No właśnie się łazienki zamknąć. Co tam, szafer? Co? Gówno! Będziesz w wodzie! Zobacz, będziesz cały mokry! Nie chcę! Pożałujesz tego! Nie chcę i mordy! Zanim nalejesz, stary! Dobra, wracamy za chwilę. Ty nadal jesteś zły? Nie, czemu? Po prostu jestem cały mokry. Nie, ja się tak źle czuję. Czemu miałbym być zły, co? Że mnie bez powodu lejesz wodą? W sumie nie jest tak źle, bo jest akurat dzisiaj gorąco. Ty, nie jest tak źle, jak on jest suchy, ty. Go nawet nie oblałeś. Może raz. Oblałbyś dwa razy. Zemścimy się na dwa razy. Co tak się patrzysz? Zemsta będzie słodka. Kurde. My już mamy plan dla ciebie. Się. Będziesz nas tu lać wodą? Co ty myślisz? A ty co? Się skumałeś z kamerzystą? Z rajcą? Ja bym się z nim nie kumał. Aj spokój, dredziarz. To co nie jest spokój, moja spokój, no to... Nie zbliżaj! Nie zbliżaj! Panie ty! A wiesz, że ja później będę miała przewalone u nich wszystkich? Pewnie mi coś zrobią. W sensie ciebie, że sobie chcesz coś tam zrobić? No, mam nadzieję, że nie, ale pewnie tak będzie. Daj spokój. No nie, bo ale to chyba nie dasz. Nie nasz kot? Nie wiem. Specjalnie Jaszczura nie oblałem. Jaszczurka! Co? Chcesz oblany być? Nie. Doleci? Nie. Nie doleci? Nie. Nie lej na kosiarkę, bo wybuchnie. Jesteś pewny? Nie lej na kosiarkę, nie.
No dobra, dobra, dam ci spokój. Niech zacznie kosić i wtedy sobie wiadomo, nie wiem. Dobrze. Cały czas się na mnie gapi, no ale... No wydaje mi się, że... Ryzyk fizyk. Co za świr? Jesteś jeden walczy? Nie! O nie, wrzucamy go! Nie! Dobra! Wrzucaj! Powóz! Gaszczo! Jak ja mam go wrzucić, jak mam na pewno w ręku? Wiolka, wiolka, wiolka! Jesteś niebezpieczny! Nie bacz się. No chodź, chodź, Kasperku, chodź. Wrzućcie go, pomóżcie mi! No musi mi ktoś... Pomóżcie, no kurde, no przestań! Ej, dawajcie, bierzcie go, bo nie ma kamery! No chodź! Nie no, no co mam sam cię wrzucać? No pomoże mi ktoś, halo? Ja sam nie podpiąłem, ja mam nożę! No chodź! Dobra, to wszystko uspokoiliśmy atmosferę. Ja wiem, że chcą je wrzucić do basenu, nie? Mówiliście, nie? No jasne, że tak. Wszyscy chcą je wrzucić do basenu. To... Ale na razie powiem im, żeby mnie nie wrzucali do basenu, bo muszę film skończyć, bla 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 bla. Szmeszki, kafeszki. Patrzcie, niby mam chipsa. Mhm. A w środku mam co? Dobra. To jest dobry bajer. Na kim? Na wiolce, nie? Nie. Nie na wiolce? Na wiolce? No na wiolce, wiolka ale zawsze już nie w domu. Najlepiej reaguje. A teraz ją trzeba wyprowadzić. Wiolka, chcesz ciperkę? Zabijcie! Przysięgam! Przysięgam! Ty się źle skończysz! Wiol! I jeszcze na kanapę! Wszystko ci zamoknie! Dopiero kupiłeś w ogóle tą kanapę! Będziesz wszystko mokra, będziesz śmierdziało! Mam podkrzyżenie! Ty lubisz jeść! Mam nadzieję, że ci się śmieje! Karina! Dlaczego ty na to pozwalasz? Ja tylko nagrywam, nic więcej. Posła skórzeń? Chyba tak. A gdzie jest zrycia? Chyba koło auta coś robi, grzebie. Patrz, nasza kicia. Teraz to masz przesrane, chłopie! Teraz... Ale zimno! Ale zimno! O nie, chłopie! Walcie go, z drugiej strony biegnie! Bierzcie go tam! No tak, chodź, chodź! No co, chodź, chodź! Chodź, chodź! Ja odkładam telefon i kurwa masz przesrane, nie? Gnoju, ty zasrany! Kurde, ślisko jest! Ślisko! O Jezu. I co, po co z nim jesteś? Ja? No, pomogłabyś nam, a nie zawsze przeciwko nam. No poprosił mnie, żebym podtrzymała kamerkę. On sam cię oblewał wodą, a jeszcze mu pomagasz. Żeby odrzucić go do basenu, tylko nic mu nie możesz powiedzieć. Ja już powiedziałam, że się na niego czaicie. Serio? Tak. Aż dużo fałszywa jesteś? No właśnie, nie jestem fałszywa. Sam wrzucił jestem go do tej lojalna. Wody. On sam cię wrzucił do tej wody, tylko dlatego nie wrzucił do tej wody, bo trzymasz tą kamerę. Dobra, możesz to jeszcze naprawić. Możesz i to jest jego kamera. Odłożysz kamerę i sam będzie. Gdzie on jest? Widziałaś go może, bo on co chwila się ukrywa, ucieka. Zawołaj go. Uciekł przede mną! Goniłem go i gdzieś uciekł, muszę go znaleźć. Musicie go złapać. A nie możesz go zawołać, on się schowa. Zawołaj go. Weźmiemy go za szmaty i go do basenu wrzucimy i go tam utopimy w tym basenie. Rozumiesz? To jest Karinka? No Karina, no pomóż. No dobra, to ja go mam wystawię. Serio? No wystaw mi go, od razu, weź go zawołaj. Dobra. Dzień, ci tak rozglądasz, boisz się czegoś? Czego się boję? No nie, nie boję się po prostu, gdzie oni są, bo... No, jest taki zesrany jest. No wiem, że chcą mnie wrzucić do basenu. No i co w tym złego? No jeszcze chcę trochę pociągnąć ten film, tak? No w domu, oni są w domu. W domu wszyscy? Tak. Poczekaj, ja pójdę napełnić to. On napełnia wiadro, ja mu powiem, że wy jesteście tam, a wy się schowacie do domu. Oni są z drugiej strony domu. Ja się za? No, z drugiej strony, tak jak tutaj, to z drugiej strony. Dawaj go! No ja nie będę przecież biegać! To był zamysł! Nie! Co byście zrobili? Kulturka zepsuła za szybko! Cały mokry, no! Na darmo! Wszystko. Jesteście beznadziejni, sam bym sobie lepiej jesteście poradził cały bez mokry, was! Na darmo. Jesteście kurde downami najgorszymi! No przecież to jest żenujące! Po co w ogóle was to mieszałem? Mogłem sam sobie to zrobić! Ale jak spierdzielał! Jak co taki spierdzielił? Królik, nie? Ślisko jest straszony. Wylał kurde wodę pod nogi i mało co się nie wywróciłem od razu, jak w niego wbiegłem! Karinka, dlaczego mnie wystawiłaś? Bo tak, bo wszystkich oblewasz, mnie też oblałeś. Ale to nie jest fair. Jak nie fair? No nie fair. Ty też mi powiedziałeś, że z tobą razem robię ten film, a mnie oblałeś. I po co tam leżysz? No dobra, to już nie nagrywam tego filmu w takim razie, ty mnie wystawiasz. No co chcesz? Ja też chciałam nagrywać z tobą normalnie, a ty mnie trzy razy oblałeś wodą. No ale to nie sądzisz, że się wystawisz, no Karinka. Co w tym złego? No bo... Robię to samo co ty, zachowujesz tak samo jak ty.
Słuchajcie, musimy to zrobić tak, żeby po prostu o tym nie wiedział, nie skapał się, nie zorientował, że chcemy go wrzucić, tak? Karinka już raczej nam nie pomoże, no nie pomoże nam po prostu, nie chce być w to zamieszana, ale musimy poczekać chwilę, aż sprawa trochę ucichnie i od razu go wrzucamy, nie? Musimy to tak, zaskoczenia. Zaskoczenia, totalnie zaskoczenia. No, ale musimy chyba zwabić, no. No papieroska czy coś, cokolwiek, nie wiem, powiem. Nie pani. No wiem, ale może się skusi, nie wiem. Musimy udać, że nic się nie stało po prostu. No tak. No, na pewno musi być. Że mu wybaczamy. Kamerę jakoś schowamy, żeby nie widział kamery. Ale wszyscy się rzucamy, wszyscy. No dobra. Wszyscy od razu. Ale ja trzymam kamerę, nie? Dobra, ty sobie stój z tą kamerą. Kamera niech leży właśnie. No. Tak to będzie żeby nie było jej widać. No bo od razu się kapnie, że my coś kombinujemy. Musimy tak? Położyć tam w tamtym miejscu przy szybie. Położymy na żeby tym się nie skapnął. No dobra. Dobra, to co, poczekamy 10-15 minut, lecimy. Co tam stary? Siema, nie masz wody? Co, jeszcze jesteście źli? Czemu mamy być? Nie, no to tylko film, nie? Ja nie byłem, jest gorąco. Stary, już czekaj, mnie? Na luźniku, jest okay. No. Kurde, to tylko film, no. Przecież to jest tylko woda, kurde. Cześć, ta woda! Ja się, ty się tak uśmiechasz, jakby to nie był film. Ale coś kręcić się. Tak, kręcić się. Ale ja już kończyłem film, także film jest skończony. Już muszę się tylko pożegnać, jak film jest skończony. Także no dobrze wyszedł. No spoko, no dobra, no my się teraz ubieramy. Tylko cały taras przez ciebie jest mokry, się poślizgnąłem dwa razy, cześć? No ja też, dlatego uciekłem. Na ciebie nie uciekłem, nie mógł. Dawaj go! I masz za swoje! Lamusie jeden! To musi się pojawić w tym filmie! O! Nie ma drabinki! Gdzie? Siedzisz tam! Siedzisz tam! A jeszcze kocham! I co, fajnie? Tak! Fajnie? Wyronu! Fajnie być mokrym? Kończy to zajebiście. I tak się czuję wygranym w tym filmie. Nawet... No przykro mi. I tak się czuję wygranym w tym filmie, bo wy zostaliście oblani dużo więcej. Jesteś razy. Przegrywem ostatni! Ale ty jesteś cały oblany. Mocniej, jeszcze raz. Przemoczony, wyglądasz jak taka ściera. Chyba ktoś cię zdenerwował. No cóż, my jesteśmy zdenerwowani, więc ja zakończę odcinek. Do zobaczenia Państwu, widzimy się już w następnym odcinku. Ciężko tym wiadrem trafić w niego. Mamy celownik, ma te wiadro. Dobra, subskrybujcie.